Witam wszystkich bardzo serdecznie na przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju. Jak co roku, od 31 lat tutaj na Wawelu zostanie przekazane Betlejemskie Światło Pokoju od druha naczelnika dla mnie, dla komendanta Chorągwi Krakowskiej. Potem to światełko będzie wędrowało po całej Małopolsce. Tegoroczne światło betlejemskie jest hasłem Światło Nadziei. Mamy nadzieję, że ten nowy rok będzie dla nas rokiem zmian, powrotem do normalnych działań, że wreszcie wygramy walkę z pandemią. Tegoroczna sztafeta jest wzmocniona przez udział członków Małopolskich Świetlic Podwórkowych, projektu, który realizujemy razem z województwem małopolskim.